Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming Simulator 17. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj dzień pracy, zaczniemy od sprzedania ziarna. Boże, co za wpadka na początek odcinka. Dobra. Tutaj mamy przyczepkę i ładujemy się z nią. Czy musimy ją najpierw załadować? Okej. I jedziemy do silosu. Załadujemy, nie wiem czym tam. Zaraz zobaczymy, co się tutaj teraz najdrożej sprzedaje. Cyk, cyk. I mam troszeczkę czas przyspieszony. Widzę, że możemy... Cena rośnie za rzepak. Jeszcze zobaczmy dalej. No tu nie mam co sprzedawać, czyli jedynie rzepak moglibyśmy sprzedać. Teraz by się opłacało, że mi tak cena sugeruje. No to co, podjeżdżamy, ładujemy rzepak w takim razie. Bo tutaj jeszcze brzydko zostawiłem po sobie pootwierane bramy. Później może być ciężko manewrować w tym miejscu. Więc wszystko pozamykamy ładnie. Na razie i tak te moje garaże tutaj świecą pustkami, bo... No bo co? No bo nie mam za wiele maszyn. Tak mi też głupio zapraszać was na tą moją mapkę, bo tutaj nie będzie na początku za dużo roboty. Bo właściwie to dla jednej osoby tylko robota jest. Póki co, ale spokojnie. To się wszystko zmieni. Tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku, będziemy tutaj razem grać. W przyszłym tygodniu zrobię paczkę modów, żeby każdy mógł sobie pobrać. Tak? I będziemy sobie oczywiście ładnie grali. No i mamy załadowane 8... Nie wiem, czego 8 ton, czy 8 litrów, 8000 litrów, czego, nieważne. Jedźmy teraz, gdzie mamy jechać, do firmy transportowej, czyli znowu do pociągu, tak jak w poprzednim odcinku. Nie ma problemu, to jest bardzo fajna rzecz, że możemy przeładowywać do pociągu nasze plony i je sprzedawać bardzo ładnie. Muszę tutaj uważać, bo będziemy musieli wyjechać z drogi podporządkowanej. Zobaczcie sobie, jak wygląda moje pole 69. Jeszcze tutaj, a już w zasadzie widzę, że tam z jednej strony ta trawa urosła. Już tam mam ciągnik z kosiarką przygotowany, więc tam sobie pojedziemy i będziemy też kosić, myślę. No, tu już na tyle chyba urosło, że można drugi raz skosić, ale to spokojnie, poczekamy jeszcze trochę, zanim będzie koszenie i później będzie zgrabianie. Myślę, że porobimy pierwsze belki i kiszonki. Na razie nie ma co robić, bo tak aż bardzo nie potrzebuję. Pierwsze sobie kupimy owieczki, no ale najpierw trzeba skądś tą kasę wziąć na te owieczki, więc trzeba sprzedać trochę plonów. No teraz się opłaca ten rzepak. Sprzedamy sobie w firmie transportowej. Okej. Cyk. No, jak będziemy sobie razem grali, to będzie zawsze raźniej. Zawsze więcej roboty się porobi. I myślę, że sobie porobimy też jakieś nowe pola, różne takie rzeczy. Poinstaluję jeszcze inne modyfikacje. Tak jak mówiliście, żebym poinstalował sobie modyfikacje. I tak. Poinstalował sobie modyfikacje z polskimi maszynami. Jak najbardziej, możemy sobie wszystko porobić. Tak, żeby było bardziej realistycznie. I teraz może jeszcze nie sprzedajmy, weźmy tutaj cały ten rzepak. Zobaczymy, jak tam cena, czy rośnie, czy spada. Rośnie cena, także warto, aby sobie jeszcze trochę tutaj nazwozić tego rzepaku. No będzie z tym roboty. I tak jak właśnie bym miał tutaj osoby jakieś do pomocy, które już się zgłosiły na Discordzie. Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Oczywiście dam wam później znać, kiedy będziemy sobie zaczynali grać. Ogólnie to plan jest taki, że farming będzie się pojawiał u mnie teraz co drugi dzień na kanale. Będę się starał, aby tak właśnie było. I myślę, że będziecie zadowoleni, zwłaszcza, że mi się bardzo przyjemnie gra na tym takim realistycznym trybie, gdzie jak obracam sobie kamerę, to jest naprawdę bardzo fajne, wiecie? Ja taki byłem sceptyczny co do tego kontrolera i na tym filmie prezentującym ten kontroler nawet o tym mówiłem, że to jest takie dodatkowe urozmaicenie, ale tak... No jest to dodatkowa rzecz, tak? Nie każdy, dalej nie namawiam was, żebyście kupili, bo to jest jednak dużo kasy. Ale z drugiej strony, naprawdę jest to fajna rzecz. Chociaż powiem wam, że chciałem przetestować to w ATS-ie.
No ale tam to niestety nie działa. Zresztą ATS okazało się, że ma sporo gorszą grafikę niż farmik. Myślałem, że jest odwrotnie. Tak się trochę zaskoczyłem. Jeszcze kawałek do przodu. Okej. I zobaczmy, czy nam tego rzepaku jeszcze... Łamy tego rzepaku, to tu mamy pełno. To jeszcze to zładujemy i jeszcze troszeczkę będziemy mieli, no prawie całą przyczepkę, całą wywrotkę będziemy mieli rzepaku do zwiezienia. Także dużo kasy zgarniemy za to i chyba uda się spłacić cały dług, który nade mną wisi. Strasznie nie lubię długów, więc sobie go zniwelujemy. W międzyczasie też rośnie mi tu ładnie trawka. Trawka w ogóle to są jakieś chaszcze, a nie tylko trawa. Wiecie co muszę zrobić? Muszę sobie chyba zmniejszyć czułość mojego pada. Nie wiem czy tutaj zrobię to z tego poziomu gry. Ustawienia gry, no chyba tego tutaj nie ma, bo mi ten ciągnik za mocno skręca i mi się to nie podoba. Zapiszę sobie grę. Dynamiczna kamera pojazdu? Co dziwne. No dobra. Głośność. Tutaj mam tylko głośność. Nic w zasadzie poza tym, nie? Jeśli chodzi o te ustawienia. Dlatego na razie sobie przerwiemy grę. I... O, przed chwilą mogliście zobaczyć mojego Steama. No taki jest farming, że jak się wychodzi z mapki, to się wszystko pokazuje tutaj. No nieważne. Dobrze. To teraz tak. Pole widzenia, skala interfejsu, sterowanie. Dobrze, i tutaj mamy ustawienie co do pada, martwa strefa i właśnie czułość. Tu możemy... Co? W tą stronę się zwiększa? Oho, to już jest najniższa czułość. No spoko. Czyli niższej czułości lucek tu nie będzie miał. O, to skoro jest już jesteśmy tutaj w menu głównym... A czekajcie, coś tu jeszcze było? Mysz, czułość, kontroler. Tutaj innych nie mam, więc... No słabo to wygląda, co? Ani ustawienie... nie no... Kontrolery, kierownice, no to muszę mieć włączone. Zobaczcie, no jestem zaskoczony. Nie można mniejszej czułości ustawić. Czy ja coś źle tutaj patrzę? Mam wrażenie, że... Coś tutaj źle patrzy, coś to nie tak. Ech, dobra. Zobaczmy, najnowsze modyfikacje. O kurde. Dodali Forda Transita. Dodali Mustanga. Combine Addon. Co to jest? A, to się chyba można wysypywać w każdym miejscu. Można kupować Belę. O, można Zetora zainstalować. Fajnie. Zainstalujemy sobie. Szybko się pobiera. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Spoko. Może go sobie nawet dzisiaj kupimy i sprawdzimy, jak on wygląda. Tu mamy, co to jest? Ojej, co to? To chyba jakiś rozrzutnik czegoś, nie mam pojęcia. Ale coś ciekawego, będzie trzeba też sprawdzić. A to? Uuu, tu mamy już zowijarką, ziomka. Big Bud Pack. No to nie jest Big Bud, bo Big Bud to są jeszcze większe te maszyny. Ale to jest taki tańszy Big Bud. Niektórzy mówią, że się właśnie opłaca kupić ten dodatek. Ja go mam, ale ja wiem, duże maszyny jakoś mnie tam niespecjalnie interesują. Tutaj możemy maszyny ciągnąć, ale ponieważ tutaj nie mamy fizyki gleby, no to nam się nie przyda. AI Wilco Extension. Co to jest? Work on Fields. O! Circular Mody. O, to ciekawe. Czyli to by rozwiązało mój problem z nieregularnymi polami. Możemy sprawdzić. Jakie tu są funkcje? Links? Haha! Ciekawe. Zaraz to sprawdzimy. To jest bardzo ciekawe. Ground Modification. A to co to jest? O, versions. Fuel. Fuel station. I drugie. Liquid. Aha. O! Można tym wodę transportować. To by było też fajne. Wcześniej nie było takiej modyfikacji z jakąś cysterną.
A teraz już jest, bardzo fajnie. Tylko na razie mi się to nie przyda, bo... Bo co? No bo tak, to sobie możemy zainstalować. O, dużo fajnych rzeczy pododowanych jest, widzę. Bardzo fajnie. Tutaj jakaś nowa farma. Co my tu jeszcze mamy? Universal, o tego ziomka możemy kupić. Ile to ma koni? Z Rumunii, to jakiś rumuński ziomek. Dobra. Fajne rzeczy, zobaczymy teraz jak to właśnie będzie działało. Tutaj jakiś, ale super. To mam wszystko poinstalowane. To co to jest? Aha, to chyba od tego, od paszy. Parę z tych rzeczy mam poinstalowanych, ale dużo jest też nowych rzeczy, także fajnie. No nic, to co my sobie zainstalowaliśmy? Musimy sprawdzić ciągnik nowy i musimy sprawdzić... O, a co to? Aha, to mam też zainstalowane. I musimy sprawdzić ground response, czyli ciągnik będzie się bujał teraz na polu na przykład, jak będzie jeździł. To będzie bardzo fajne. No i musimy sprawdzić, jak działa AI naszych ludzi. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Okej, okay, gra mi się już wczytała. Możemy sobie teraz odpalić. Teraz wybierzemy te wszystkie mody. Fajnie, że to dodali do tej gry, tak o, że te mody przeszły jakoś tam moderację. I mamy Zetora. Najnowszy ciągnik. Także bardzo fajnie, zobaczymy te wszystkie rzeczy. To może być coś ciekawego, zwłaszcza ten ciągnik mnie zainteresował, bo to jest taki ciągnik w starym stylu i może rzeczywiście nam się przydać. Mógłbym go w zasadzie użyć do transportowania. Ale dobrze. Więc sprawdźmy, mamy tutaj pole. I powinniśmy mieć jakieś dodatkowe opcje, jeśli chodzi o tego pracownika. Ustawienia gry, pomoc, pogląd mapy, a co mamy? Chyba trzeba tam było wejść, nie wiem jak się tutaj wchodzi teraz w ustawienie tego pracownika. Ale tak. Czekajcie, może H? Teraz... Pod H nie chce się odpalić. A, czekajcie, J. Jak kurczę, jak go tu odpalić teraz? Patrzę się co na klawiaturę, tu tutaj na ten. I mi kamerka tak lata, nie? Weźmy sobie tak, żeby nie zwariować. A, może odpalmy silnik i teraz? Okej, okay, co? Słup pojedzie. Ja zobaczymy, co zrobi, no. Odpaliłem teraz bez żadnych ustawień. Okej, zawraca. Coś tam chyba sobie obliczył. Wow. Nie, dobra, czekaj, Nyga, bo ty źle troszeczkę obliczyłeś to wszystko. Zapraszam tu, roboty. Ale chyba jedzie w miarę dobrze, tak patrząc na mapkę. Teraz gdzieś skręcę. Co on robi? Dobrze, zobaczymy co zrobi przy końcu pola. Nie wiem jak wejść w te ustawienia, to jest najgorsze. A skończyłeś. Dzięki. Aha, przednią kosiarką nie chcesz pracować. Świetnie. Coś tam jedzie. Zwykły pracownik też by tutaj pojechał do przodu. Ale kurczę, nie wiem właśnie jak się odpala tą modyfikację. Którym tu klawiszem? Nie spojrzałem po prostu. Pop radio. Pomocnik został przez coś zablokowany. Ale... Ja tu nic nie robię, on sam jedzie. Wjechał w pole. Czekajcie, bo mi się tu radio włączyło. Nie, ja nie chcę radia. Okej, okay. Co on robi? Okej, okay. Nie był chyba pracownik, to był tempomat, jakoś się tam włączył. Tutaj, nie no, wiecie co, muszę wyjść i zobaczyć. Zapiszemy sobie grę.
i zobaczymy, jak tu się włącza te opcje. To jest bardzo ciekawe. Znowu zobaczycie mojego Steama. Dobra, więc tak, modyfikacje. Wow, no ja już to mam. Znaczy, mam, nie mam. Zobaczmy, czy tu gdzieś to jest napisane. Jest. Cyryk. Okej, okay, tu mamy po niemiecku trochę, ale tu nie ma napisane, jak się wchodzi. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jakiś trzy kropek jest. Tylko... Co ja nie mogę... Jak tu się wchodzi w to? AI extension? Coś trzeba kliknąć? Nie mam pojęcia. Mi się tam jakieś dodatkowe opcje pojawiły. Czy w ogóle... Nie no, mam go włączonego. Jest AI extension. Dobra, jakoś tam coś poklikam jeszcze, ale może prawym przyciskiem trzeba coś tam nacisnąć? Jakoś to się robiło w tym... W CarsPlayu, że się naciskało prawy przycisk myszy i coś tam się robiło. Okej. Okay. Mam było dłużej H przytrzymać? Nie wiem. Co to pole nie należy do mnie? Koś tam, nie gadaj. Gdzie się tutaj pchasz? 69. Co ty nie znasz 69 pola? Tutaj jest, patrz. I co, klikam? Muszę chyba być w nim w środku. VZ. Q. Nie mam pojęcia. Shift, Control. Nic tu nie... ja nie wiem. Dziwna sprawa, moi drodzy. No, zrobił kółko i zadowolony, nie? Skurcze, obiwo cholerny. F4? 3? F1? Ustawienia pracownika, Boże! Dobra, przesunięcie. Rozpoznanie pola. Czekajcie, to trzeba... Okej. Okay. Weź się tu rozpoznaj. Okej, okay, działa. Rozpoznanie pola, odświeżyłem. Aktywna strona na koło? Na około, włącz, tak. To by się przydało. A może nie? Ręczne sterowanie? Odstęp? Przesunięcie nawrotu, wstrzymaj, pokaż ścieżkę. Chyba najpierw musimy go włączyć, co? Dobrze, tutaj koszenie dookoła pola jest spoko. Zobaczmy, czy on w ogóle to jakoś wykrywa. On tu chyba próbuje nawrócić. Coś ma problemy straszne. Spróbujmy tu. O, coś tutaj nie bardzo. Kąt zawracania. Sprawdzanie kolizji. Tryb rozładunku. Prawa, cofanie po krzywej. Po prostej. Naokoło. Rozpoznanie, ok. Został zablokowany. Co zablokowany, ziomek? Tu nic nie ma. Czyste pole. Jezus, zaczyna skręcać. Moglibyśmy... Od tej strony jakoś tam próbował jechać. Nawet mu to wychodziło.
Ja myślę, że tutaj ma problemy z rozpoznaniem tego pola i to jest powód, dla którego właśnie on nie chce tu pracować. Wystarczyło. Odstęp, cofanie pokrzywej, szerokość. Informacje naokoło, spróbujmy to wyłączyć. O, są, okej. Teraz nam to pomoże troszeczkę, ustawienia, dobrze. Opuść maszyny. Okej. W ten sposób. No i jazda. Chyba będę musiał zatrudnić ludzków tutaj do roboty, bo widzę, że pracownicy to za każdym razem mają tutaj jakąś rozkminę. Może to jest też kwestia lepszego ustawienia, wiecie? Ja widzę, że ten ma straszne tu problemy. Coś tu kombinuje, on tak jakby... Jakby coś źle rozpoznawał albo coś takiego. O! Coś nawraca i będzie się kręcił w kółko. No. O! O! Coś zatrybił. Coś się dzieje. Ale czemu... Czemu on ma te kosiarki z tyłu podnoszone? O! Dobra. Yeah, boy, tutaj już skoszone jest, to daj sobie spokój z tym, no. I masz słup przed sobą, co zrobisz? Pomóż, Lucek, pomóż. No ciężko będzie z tymi polami. Może to pole jest takie specyficzne i to koszenie trawy jest takie trudne dla tego pomocnika. No bo jednak tutaj mamy skomplikowane dwie maszyny, więc może to być problem dla niego rzeczywiście. Shit. Dlatego kosić będę musiał chyba sam, ale koszenie jest bardzo przyjemne, także... Easy peasy. Okej. Zobaczmy, co będzie robił. Shit. Dobra, wiecie, to chyba nie będzie działać. No nic, ja mam inną robotę, tak czy inaczej. Niech on się tam kręci. Zaraz i tak się wyłączy, także spokojnie. Idziemy sobie w takim razie sprzedać rzepak. No i sprawdzimy jeszcze najnowszy ciągnik. Strasznie korci mnie, aby sprawdzić, ile on kosztuje i jak on jeździ, jak on wygląda w środku. Czy ma szyberdach, czy nie? Czy będzie można się tak spojrzeć do góry, ku niebu? Byłoby naprawdę fajnie. W ogóle ja mam tą przyczepkę. Mam, chyba załadowana jest. Okej. No i ta czułość pada jest zbyt duża. Ja tutaj próbowałem, widzieliście, zmienić, ale... No i co z tego? Nic nie można było ustawić. Można było tylko ustawić, żeby był jeszcze bardziej czuły. Fajnie jest to rozwiązane w ATS-ie na przykład, bo rzeczywiście ta czułość jest bardzo niska. I dla padów zwłaszcza, no nie dla kierownicy, jest wyższa, jeśli się gra na padzie z ustawieniami dla kierownicy. No a tutaj niestety takiej opcji nie ma. Znaczy to jest też kwestia jakiegoś tam wyregulowania, może jakiś program sobie pobrać i jakiś emulator do tego pada i to by też załatwiło sprawę. Okej. Jedziemy. No jeszcze pracownicy zżerają kasę, no. Ech. To co, jeszcze jedną wyładujemy wywrotkę i odwieziemy to sprzedać. Nie wiem, czy cena jeszcze jest fajna za to zboże. Firma transportowa. No nie, już my zostaniemy przy firmie transportowej. Spowolnimy sobie czas, żeby cena nam nie spadła. No bo tutaj w silosie mamy już wszystko zwiezione. No i będzie trzeba też zainwestować w większą chyba przyczepkę i na pewno nie przyczepę ze skrętną przednią osią. To jest fajne do manewrowania czasami. Co to się tutaj dzieje? Strajk jakiś widzę. Cholera. Hej. Weź się uspokój, okej? Strajkuję tutaj przy drzewie. No świetnie.
Zobaczmy, czy jak go postawię za to drzewo, co zrobi? Niech sobie tam, nie wiem, coś próbuje. Na środek pola, dawaj, dziadaj. Do roboty się bierz, gnoju. Co ty sobie myślisz? Kurde, za każdym razem muszę go pouczać. A on co? A on i tak swoje. Kręci się w kółko. Nie chce mu się robić, pijany jest, się kręci w kółko. Kurde, z kim ja tutaj pracuję, no? Mam nadzieję, że szybko razem będziemy grali, bo... No bo się nie da z nimi tutaj. Ej, a czemu mi się tu nie ten... Nie pokazuje? Już się pokazuje. No i co? I zostało nam rzepaku 6000 litrów. Jak się okazuje, to są litry. Jedziemy w takim razie. Tutaj mamy mały mój ciągniczek, też czeka na swoją robotę. No, roboty trochę jest, kurczę. Pole mam tam też nawiezione, numer 77. I będzie trzeba chyba tam zacząć kosić. Coś ja tam miałem takiego dziwnego za sianę. Pracownik już chyba olał sprawę i poszedł do domu spieniężyć swoją pensję, a następnie ją przepić. Dobra, wyprzedzamy. Właśnie dzisiaj widziałem, jak byłem na spacerze z psem, taki bardzo szybki ciągnik. Normalnie samochody jechały drogą 100 na godzinę za tym ciągnikiem. W szoku byłem. A za sobą jeszcze ciągnął taki wielki kultywator. Kultywator bez silnika, taki normalny kultywator, ale to była jakaś taka nowsza, fajna maszyna. Nie jakiś tam wielki, nie wiadomo jaki, ale fajnie to wyglądało. Jedzie sobie taki wielki, potężny ciągnik, ziemia się trzęsie, a za nim takie samochodziki. Dobrze, ten niech się tu zsypuje, a my za ten czas pójdziemy do, nazwijmy to profesjonalnie, o, mogę podnieść beczkę, nazwijmy to profesjonalnie spalinowozu. No i co, żeby nie było nudno, to możemy sobie pojechać chyba dookoła mapki i się zrzucić. Rzepak, 22 tysiące litrów, moi drodzy. Ładujemy się po same uszy i jedziemy. Nie wiem, teraz ten tracker wykrywał mnie, że się obróciłem bardzo. Patrzcie, 22, kurczę, lecimy. Odpalamy maszynerię. Szkoda, że te ekraniki są tutaj martwe, no nie? Powinny wskazywać jakieś chociaż wartości. Tak samo widzę, że chyba te zegary także są jakieś takie martwe. Tak, nic się na nich nie dzieje, jak wyłączymy silnik, także... No ale co, dobrze, że to w ogóle działa, że można sobie pociągiem jeździć. Można sobie popatrzeć w bok. Też fajnie, że ten tracker działa w pociągu. Naprawdę to dodaje takich fajnych wrażeń, wiecie? Niby taka oś... Lucek! Coś ty zrobił, to... Tu się... Ach... Tu się nie masz rozładowywać, oszalałeś. Cofaj. Kurczę, zapomniałem, że ten pociąg w zupełnie inną stronę jeździ. Ja pierdziu. Raz, dwa. Boże, co za... Kolejna wpadka. Jedna wpadka była z obsługą pracownika, druga wpadka jest teraz. I teraz muszę włączyć sobie tą kamerę trzecioosobową, żeby wiedzieć, który wagon jest tym załadowanym, bo tutaj zobaczcie, mamy naprawdę potężny jak to nazwać? Konwój? Potężny zestaw, o. I trzeba się tutaj w odpowiednim miejscu rozładować, tylko ja nie wiem, czy my tu się w ogóle możemy rozładowywać. Chyba powinniśmy się... Jest coś. Oj, teraz weźmy hamuj to całe dziadostwo. I teraz możemy zrobić tak, że z tego będziemy wyładowywać, a do tamtego będziemy ładować. Spróbujmy, zobaczmy, czy tak się da, nigdy tego nie próbowałem. Okej. I leci. Cyk, tu się wyładowuje, prawdopodobnie. I co? I tu musimy podjechać. Rozładowało się, za szybko się rozładowało. Tego tam nie było aż tak dużo, żebyśmy musieli długo czekać. Zresztą w tych wagonach chyba się otwiera z od dołu jakoś ten przesył. Dobrze, rzepak, 22 tysiące litrów. Kiedyś pracowałem w miejscu, gdzie wjeżdżał wagon i w takiej wielkiej obracarce obracało cały wagon i wysypywało zawartość. Mega to wyglądało, pracowałem przy takim czymś. Okej, jedziemy. No i teraz prawidłnie sprzedamy sobie rzepak. Z tego zawsze jest dużo kasy, więc spoko. Dużo rzepaku teraz nie mam w wagonie.
No ale to co się sprzeda, to myślę, że z 20 tysięcy może być z tego, jak myślicie. Byłoby naprawdę fajnie. W międzyczasie możemy sobie obejrzeć właśnie ten nowy ciągnik. Jak on wygląda. Tam nasza lokomotywa powinna już powoli zwalniać. Jest tutaj. O kurczę, jaki drogi. No nic, ale możemy go wypożyczyć. Nie musimy go kupować od razu. Zetor. 65 tysięcy. A, jeszcze nie sprawdziłem. Ile on ma konie? Common man moc. Tutaj mamy tego małego. O, tego możemy sobie kupić. 45 koni mechanicznych, a ten? 120. No to taka maszynka nam się przyda do paru rzeczy. Zresztą jest ona w takim starym stylu, więc... Zobaczmy sobie mapkę. O, jeszcze kawałek musimy przejechać. Ale już powoli będziemy sobie, moi drodzy, hamować tutaj. Jeszcze kawałek. I już zwalniamy. Hamuj. Oj, chyba za późno zacząłem hamować. Musimy sobie tą kamerkę. Hamuj. No, za późno chyba. Za późno. Mogłem w biegu go już rozładowywać. Nie jest źle. Wow! 69 tysięcy euro żeśmy teraz wyciupali. 50 tysięcy euro mieliśmy z tego jednego rozładunku. Także bardzo fajnie. No, to wiecie co? Chyba skuszę się na ten nowy ciągnik. Bo to jest fajna maszyna, podoba mi się. Zetor Crystal. Jeszcze mamy coś takiego. Ha, ten jest bardzo fajny, bo zobaczcie, mamy od razu z przodu taką przyczepkę jakby. Universal. Fenda możemy takiego mieć. Fend GT, to jest, słuchajcie, Fend GT. 135 koni mechanicznych, to nie są żarty. To jest poważny zabijaka tutaj. No i właśnie zastanawiam się nad tym krystalem. Widzę, że on z przodu nie może mieć nic podłączone raczej. A jestem ciekawy też bardzo jego wnętrza. I tak nie mogę się zdecydować. Takim bardziej ekonomicznym wyborem byłby ten Fend. I myślę, że na niego się skuszę na obecną chwilę, bo na tego mnie tak nie za bardzo stać. Znaczy, mam odpowiednią ilość kasy, ale muszę zostawić sobie na ewentualne koparkę możemy do tego zamontować, to chyba z tyłu jakoś. No, muszę zostawić sobie trochę kasy na czarną godzinę, w razie jakby trzeba było coś kupić. Szerokie opony, zobaczcie. Dajmy sobie jakiś fajny wzór. Wzór. I możemy wzór na platformie wybrać. Okej. Zobaczmy. No jest mój dzikus. A gdzie są jego... Aha. To ja chyba wziąłem tą wersję. Zobacz. Jak to śmiesznie wygląda. Gdzie on ma silnik? Tutaj ma gdzieś ukryty. Spoko. I sporo mocy ma skubaniec. Musimy go teraz przetuningować, dlatego że ja chcę przewozić tutaj różne nasiona i tego typu rzeczy. Ale to jest spoko. Gdzie się tutaj przerabia fury? Nie wiem, czy nie tu czasem. Stanowisko numer 6. Chyba nie. Tu się pienięży fury, chyba że... A jest, ustaw, dobrze. Ustaw. 1000 euro. No kurde, co to ma być? Aha, to jest chyba do koparki. Ja pierdził. Ja pierdziel, ej, jak zrobić sobie? Ja chcę mieć chyba standardową maszynę. Bez koparki dawajcie. To może chyba o tą koparkę chodzi. Nie. Kurde, zaraz kasy nie będę... Nie mam już kasy prawie. Jak to ustawić? Ja chcę mieć te... Co jest? To chyba o to chodzi. Nie. Platforma musi być. A może to? Kurde, co jest z tym ciągnikiem? Ja chcę tu sobie coś załadować na niego. O kurde. Dobra, to chociaż ten środek zobaczmy. Ja tu sobie ogarnę, jak go tu ustawić, ale... Zobaczcie, tyle kasy wydałem. Ja...
No nic, chyba trochę tam długu mogę spłacić jeszcze. Minus... okej, okay, spłać. Jeszcze 20 tysięcy długu mam. 5 tysięcy euro spłaciłem. Jak go ustawić, gnoja, no? Żeby był... Gdzie są te... Jak to zaczepić? To powinno tu być. Co jest? O, to mi się już nie podoba. Za każdą zmianę muszę płacić 1000 euro. O, jest, udało się. No, teraz mamy tak jak trzeba. 9000 euro mi zostało. Kurde, za moją niewiedzę. No bo skąd mogę wiedzieć, które ustawienia akurat co usuwa? Ale spoko, spoko to wygląda. No bo patrzcie, elegancko. Ale też mamy sporo mocy w tym gracie. Do czego moglibyśmy to użyć? Na przykład jest taka maszyna, która jak wejdziemy sobie w kombajny... Nie, jak wejdziemy sobie w ścinarki... Czekajcie, gdzieś tu coś takiego było. Albo samojezdne. Zaraz. Siloso kombajn. No właśnie. To moglibyśmy z tyłu doczepić, jechać tyłem, by nam to przerzucało. Albo jeszcze jest coś takiego, co nam przerzucało coś. Automatycznie. A co to było takiego? Wiem, że to nam się ustawia i to jest, to można przyłączyć do ciągnika. I w tym wypadku chyba z tyłu można by było przyłączyć. To przyłączymy tylko do siloso kombajnów. Do sieczkarni. Coś tu jeszcze takiego było. Czekajcie. Ścinarka do drzewa. Nie, to nam nie przerzuca. Tu mamy rębaki różne. No bo z rębakiem mielibyśmy zabawę. Coś mi tutaj jeszcze świta, że coś tam było takiego, co nam przerzucało te zboża, czy cokolwiek. A chyba to była jakaś może modyfikacja, której teraz nie mam. Co jest? Aha, samochód. Sorry, nie zauważyłem. Akurat moja paka się przysłoniła. No i wiecie, co by było fajne? Jakbyśmy mieli z tyłu coś takiego podłączone. A czekajcie, czy to czasem nie była jakaś przyczepa samozbierająca? Nie, przyczepa samozbierająca zbiera na przyczepę. Coś tam znajdę, ale ten ciągniczek jest ciekawy. Nigdy nim nie pracowałem, więc chcę go sobie przetestować. Zobaczymy, jak się nim będzie mi pracowało. Aha, jedziemy ze sklepu, więc jeszcze kawałek dalej. Trzeba przyjechać na moją farmę. Do czego go użyję? Pff, kurde, nie wiem. Do wszystkiego. Nawet do odbierania zbóż od kombajnu. Może być bardzo ciekawy. Tak, jak będziemy sobie tam kosić i od kombajnu odbierzemy sobie jakieś różne zboża, jeśli będę miał tam... No i dodatkowa maszyna do wspólnej pracy tam później, jak już będziemy razem sobie działać, prawda? 43 km na godzinę prędkości maksymalnej, spokojnie. No i zaskakująco dużo mocy. Ten silnik, ja nie wiem, tam jest gdzieś ukryty pod nami, a mimo to generuje taką dużą moc. 120 koni mechanicznych to nawet jest całkiem nieźle. Możemy sporo uciągnąć za sobą. Jeszcze dodatkowe miejsce załadunkowe mamy z przodu. Okej. Okay. Moglibyśmy tu koparkę zamontować, ale to jest takie trochę, nie wiem, bez sensu. Nie widzę w tym jakbyś takiego sensu. Znaczy, no niby fajnie tak, bo dodatkowa funkcja, ale jednak taką unikalną zaletą tego ciągnika jest fakt, że mamy tą dodatkową strefę załadunkową z przodu. Teraz nie wiem, jak wjechać do garażu, czy przodem, czy tyłem, jak powinienem. O, i teraz plusik jest bardzo taki, bardzo fajny taki, że nie muszę tutaj cofać z tą przyczepką, nie? Tylko mogę sobie łatwo wjechać. Aha, to nie jest miejsce dla ciebie, żołnierz. Dla ciebie miejsce może być na razie tutaj. Prowadzimy go tam ładnie. Trafię na same lusterka, czy nie? Czekajcie, zaraz się tu... Okej. Okay. Widzę. Próbuję na same lusterka. Oj, będzie ciężko. Spróbujmy inaczej. O, chyba teraz będzie dobrze. Elegancko. Czy ten farming nie jest piękny?
Te lusterka naprawdę bardzo fajnie tu działają. No, zamykaj się. A! Kurczę, zapomniałem go wyłączyć. Teraz nie wyjdę! Otwieraj się! Okej. Okay. Bo na przykład w tamtym garażu można otworzyć drzwi tylko z zewnątrz. Ze środka już nie, bo nie ma tej wajchy takiej do otwierania. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dużo sobie nie zrobiliśmy, ale parę rzeczy nowych sprawdziliśmy. Kupiłem ciągnik, sprzedaliśmy trochę rzepaku i okazało się, że pracownik automatyczny nie do końca dobrze działa na tej mapce. No ale nie ma się co dziwić. Te pola są tutaj bardzo mocno pokrzywione. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.